Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drysty52 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku, zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, ruszamy do Corvo Bianco. Wybaczcie mi już z góry, was przeproszę za mój głos, bo wziął mnie jakieś choróbsko. Teraz byłam niedawno na wyjeździe w górach i troszeczkę pogoda była taka sobie, wiecie, niby słonecznie, w ogóle nie było śniegu. Ale gorzej było, jak żeśmy w ogóle jechali w te góry, bo po prostu wiecie, jak to jest. Zatrzymywanie się na parkingu, w samochodzie się jedzie bez kurtki, potem się nie chciało tej kurtki zakładać, żeby iść na stację benzynową i bardzo straszna była pogoda. I po prostu chyba mnie coś złapało. Damian w ogóle też był chory na wyjeździe, strasznie kichał i po prostu miał kaszel, no a ja wychodzi na to, że się zaraziłam później. Muszę się pośpieszyć. Okej, widzę, że coś się tu dzieje. No, a ja się rozchorowałam później, dosłownie wczoraj, jak sobie grałam po południu Wiedźmina, bo udało mi się odblokować tutaj... Odblokować. Skończyć zadanie poboczne z pełną kolekcją kart. Jak widzicie, już go tutaj nie mam. I udało mi się też dzięki temu po prostu zdobyć osiągnięcie. Więc właśnie grałam sobie i około godziny 14 poczułam, że boli mnie niestety gardło. Uda się do Corvo Bianco. No widać, że tutaj się coś dzieje. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Zabójca? Czyli co? Był tutaj? Złamane żebra, krew z uszu. Solidnie oberwał. Niewiele stworzeń ma taką siłę. Gardło zerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Masakry dokonał wampir, ale nie Kimma ani Fleder. To musiała być Bruxa. Zabity jednym uderzeniem. Bruxa, tak? Jest w piwnicy. Dobra, to przeczytajmy sobie o Bruxy co nieco. Wychodzi na to, że ja wcześniej z nią nie miałam do czynienia. W sumie miałoby to sens. Ogrowate, ale w ogóle o Goliacie mieliśmy napis. To był jako ogrowaty, nie jako relikt. No dobra. Wampiry, Bruxa. Możecie sobie przeczytać. Potrzebujemy księżycowy pył, olej przeciwko wampirom, czarną krew i Irden. No dobra. Czarna krew i księżycowy pył mogą mi uratować życie. Rana od pazurów, 5 palców. Rozstaw jak na drobnej dłoni. Dobra, czyli co? Bierzemy sobie wszystko, co nam jest potrzebne na wampira. Zacznijmy od oleju. Czarną krew potrzebujemy sobie wziąć. Wampiry i trupojady zaczynają krwawić, gdy podejdą w pobliże Wiedźmina. Dobra, zażyj. I jeszcze jedna rzecz, tam była petarda konkretniej. Księżycowy pył. Także jeszcze sobie ogarnijmy tą petardę. Może się nam to przydać. Księżycowy pył. Ustawione mam? Tak. O kurde. Ślady małych bosych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Złamał kark, gdy spadał ze schodów. Rzucony o ścianę z wielką siłą. Okej, czyli wychodzi na to, że to faktycznie chyba będzie Bruxa. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. Dobra, Geralt, bo ja bym chciał, żebyś co innego sprawdzał. Posłużył do wyłamania kraty. Bruxa. To ciebie widziałem w gospodzie. Aha. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. Nie musimy walczyć.
Mylisz się. No to pięknie. Nie mogę pozwolić ci odejść. Okej, mamy Brooksa. Dobra, a ja czarną krew to mam jeszcze? Mam. Czemu ja jej nic nie robię? Chyba jest tak jak z upiorem, wiecie? Musimy poczekać, aż ona do mnie przylezie sama. No, dokładnie. No chodź. Nie no, ładne obrażenia. Pięknie w sumie. Nie no, widzicie, nowy przeciwnik. Mi się to bardzo podoba właśnie w Krwi i Winie, że mamy tych przeciwników więcej. No. Chodź, koleżanko. Wiecie co, weźmiemy sobie jeszcze raz tą czarną krew. Ogólnie to teraz będę robiła dla Was troszeczkę krótsze odcinki ze względu na to moje złe samopoczucie, na to gardło. No, dobra, zażyło się wreszcie. Au! No chodź, chodź. No i już. Po krzyku. Zabiła tych wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruksa robiła przy stole? A, bo to jest ciało tego kupca. Ależ cuchnie. Napuchnięte od wody. Obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Dobra, zbadajmy najpierw tą dłoń może. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary, ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew? Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. No to pięknie widzę, naprawdę. Dziwna odcięta dłoń. Dobra, to głowa. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Wypchany monetami. Floreny. Nilfgaardzkie floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to splawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury. Ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Brooksa. Dobra, no. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Brooksa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Dobra, bestias tu są. Kontynuujemy w takim razie wątek. Bo w tej winnicy raczej nic nie ma.
Znajdź Palmerina i poproś go o pomoc. No dobrze. To co, ruszamy? Wreszcie poznamy chyba księżną. W sumie fajnie by było. Och, mam nadzieję, że mój głos da mi tutaj żyć. W ogóle strasznie czuję się osłabiona. Obudziłam się ogólnie, to nie chciałam się w ogóle wstać. I zauważyłam, że strasznie... Oczy mnie dzisiaj szczypią. Ale no, pomyślałam sobie, że ponagrywam dla was trochę, bo później może być z moim gardłem gorzej. Więc po prostu pójdziemy w krótsze odcinki, a będzie ich po prostu troszeczkę więcej. Takie 30-minutowe też są w sumie w porządku. I tak naprawdę mogłabym przy takich pozostać. Dolina San Setur. Dobra. Znajdź Palmerina. No Palmerin, wiemy gdzie będzie, chyba. Ach, bo tutaj jest ten cały turniej. Mamy Palmerina. Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią ryby, wieży i smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są górą. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego? Skoro to wszystko jedno. Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Kto wystąpi na arenie? Nilfgaardzcy gladiatorzy? Blisko! Ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Ktoś zamierza walczyć z Charleyem? Ogłupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. To niebezpieczne. Dzwonki mogą nie wystarczyć. Widziałem coś podobnego na arenie w Nolnroyd, gdzie rycerz pokonał Charleya z dzwonkami na ogonie. Może mieli szczęście, a może dzwonki rzeczywiście wystarczą, kto wie. Tak czy owak, tylko Wiedźmin ma szansę przeżyć pojedynek z Charleyem, który jest w pełni sprawny. I to nie każdy Wiedźmin. No i nierozsądnie jest wpuszczać tak groźnego potwora na arenę między ludzi. Kto będzie walczył z potworem? Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga wielkich poświęceń. Chodźmy.
Już się zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. Mu pomóc. No jasne, kolejna walka z bossem. My jeszcze mam Palmrinna chronić. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Dobra. Ała, no ej, oj. Dobra, musimy... Widzę, zrobić tak, żeby upadł sobie. Dobra. Musimy uważać, bo widzę, że ten Charley naprawdę szaleje. Może Art by się tutaj chyba sprawdził, nie? No, całkiem nieźle, trzeba przyznać. Dobra, będzie robił jakieś dziwne rzeczy. Dobra, spróbujemy go Ardem. Wow. Widzę, że Ard się naprawdę ładnie sprawdza. Dobra, ma skorupę na sobie. Dobra, krwawienie mu weszło, widzę, i zaraz powinien już pięknie. Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, pokonał Charleya! Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Geralt litościwy! Zajmijcie się bestią! Mało brakło, a chłopak byłby martwy. Nic mi nie jest. Vivienne? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivienne. Później porozmawiacie. W lazarecie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony.
Zajmijcie się naszym młodym bohaterem. Raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Wasza miłość, Charley jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens. W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. Guillaume zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Charley przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie Damien, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, nasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak, głęboko żałujemy uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damien de la Tour. Wasza miłość, wiedźminie. Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była Bruxa. Taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damien, dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zastalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem? Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera. Jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię.
To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dillac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dillac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dillac, rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dillac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan Delacroix zwykł umawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Della liczy krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Delacroix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do kroćset. Oni byli rycerzami, tu są. Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom, nawet jeśli... Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Dlaczego pięć cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy, cnoty do naśladowania wskazała rycerzom Pani Jeziora. A jak było naprawdę,
nie pamięta już nikt. W Toussaint wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru pręgierz, zamiast mądrości śmieszność, zamiast hojności mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretację, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac Peyran? Przecież Milton znał Delacroix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac Peyran, Crespi, Delacroix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. A ty, Wiedźminie, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! Boże miły! Już ja ci... Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pognieć. Naprzód! Ejże! To jedwab, uważaj! Oddawaj! Kurde, no i fajnie, chciałam sobie zakończyć odcinek. W ogóle teraz już słyszę, że mam katar i... świetnie radzi sobie w siodle. Corvo Bianco. Kurde, chciałam zakończyć odcinek. W ogóle przez ten czas, jak były też wszystkie cutscenki, to się odzwyczaiłam od mówienia. O mój Boże, dobra. Nie, naprawdę już czuję, że jestem chyba naprawdę chora, nie? Muszę sobie wziąć jakiś Gripex, czy coś w tym stylu. No i będzie jednak dłuższy odcinek, no nie da rady. Przy takim pościgu to nie idzie zakończyć filmu. No, kurna! Jezus, zablokowałam się o jakiegoś konia.
No, to świetnie. Pośpieszmy się. Też musimy ich szukać? Nie mamy innego wyjścia, ale czas na to, więc złamiemy rytm. Okej. Będzie dłuższy odcinek, no co ja mam zrobić? Chodź, tędy będzie szybciej. Pokażę ci, gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja, Jan Feliksa. Tak będzie najszybciej. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zbawić. Biega o tam, spójrz. W złotej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy Jaja Feniksa. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. Dobra, moi drodzy, to w takim razie zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Musimy znaleźć róg jednorożca i wyłowić złotą rybkę. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Miejmy nadzieję, że uda nam się uratować Miltona. Trzymajcie się i cześć!